Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Tomasz Sawiszyński. Będę właśnie prowadził to spotkanie. Miałem być prelegentem, ale skoro nie mam Góry Góralskiego, no to mi przypadło w udziale prowadzenie. Będziemy rozmawiali o relacjach, jeśli takowe istnieją, pomiędzy buddyzmem a fizyką kwantową. O fizyce będzie mówił dr Jan Fedeńczuk, fizyk z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. O buddyzmie czy perspektywie buddyjskiej dr Tomasz Szczygielski z Instytutu Niddhartha Europe. No i cóż, ja wobec tego może zacznę. Mam takie wrażenie, że temat dzisiejszego spotkania to jest temat, który się wziął z dwóch książek. Gdyby nie dwie książki, to byśmy dzisiaj prawdopodobnie się tutaj nie spotkali i nie rozmawialibyśmy na ten temat. Zdaję sobie sprawę z wszelkich historycystycznych uwikłań takiej tezy, no ale mimo wszystko ją postawię. Te dwie książki to nie są książki naukowe, to są książki w najlepszym razie popularno-naukowe, a może wręcz książki religijne po prostu, jakoś religijne, przy szerokim rozumieniu terminu religia. Mam na myśli Tao fizyki Fridtjofa czy Fridtjofa Capry oraz Tańczących mistrzów Wuli autorstwa Garego Tsukava. To są książki, które się ukazały w latach 70. na fali czegoś, co zwykło się określać mianem ruchu New Age, ruchu nowej ery, a co jest rzecz jasna pojęciem tak pojemnym, tak ogromnym, że właściwie nie podejmuje się, żeby je jakoś szczegółowo definiować. W każdym razie w pewnym momencie w obszarze kultury zachodniej pojawia się taka intencja integracyjna, tak bym powiedział. Intencja, która chce zintegrować perspektywę wschodnią i zachodnią, już to w takim wariancie cywilizacyjno-religijnym, już to właśnie w wariancie naukowo-religijnym. Obie te książki zostały bardzo intensywnie skrytykowane przez fizyków. To nie są książki, które w gronie fizyków spotkały się z aprobatą, z poważnym, życzliwym przyjęciem. Natomiast zyskały ogromną rzeszę zwolenników. Ich autorzy w jakimś sensie zbudowali na nich swoją pozycję. Mam takie wrażenie, że do dzisiaj jest tak, że problem relacji pomiędzy buddyzmem a fizyką kwantową, pomiędzy fizyką kwantową a religiami wschodu przede wszystkim interesuje buddystów, czy też wyznawców religii wschodu, czy sympatyków religii wschodu. Mam też takie wrażenie, że to bardziej buddyzm potrzebuje dzisiaj fizyki kwantowej niż fizyka kwantowa potrzebuje buddyzmu. Ale to są wszystko kwestie, do których w naszej dyskusji na pewno będziemy wracać. Rzuciłbym może na początku takie hasło do gości, do prelegentów. O czym my właściwie rozmawiamy? O problemie naukowym, o problemie religijnym, o problemie kulturowym. Co to jest za zagadnienie, którym się dzisiaj zajmujemy? Może Jan Fedeńczuk najpierw. Ja może będę sobie będę mówił, bo dzięki temu też połowa ludzi będzie nie chciała. Otóż ja chciałem, zacznę nieco agresywnie. Zacznę nieco agresywnie moją wypowiedź. Otóż wydaje mi się, że żadne nauki empiryczne nie potrzebują żadnych rozmyślań metafizycznych, żeby czynić postęp. I to proszę się nie gniewać, że ja tak pana od razu tutaj dziubię. Mianowicie można czynić postęp w naukach empirycznych w gruncie rzeczy nie rozumiejąc głębokich konsekwencji stwierdzeń, które się czynią. I mechanika kwantowa jest ekstremalnym przypadkiem, jest przykładem takiego podejścia, mianowicie jakie są konsekwencje mechaniki kwantowej? Absolutnie nie wiadomo. Nie wiem tego ani ja, ani inni, którzy twierdzą, że wiedzą. Tak mi się w każdym razie wydaje. Niemniej, bez tej świadomości, znaczy nie wiedząc, jakie są konsekwencje mechaniki kwantowej, można ją z powodzeniem uprawiać
co czyni pewnie w gruncie w sumie setki tysięcy ludzi na świecie. W związku z tym, co chcę powiedzieć, że jakby to sformułować, nauki empiryczne świetnie sobie radzą bez jakichkolwiek interpretacji. Bez jakichkolwiek interpretacji filozoficznych, metafizycznych, czy jak to nazwać. To, co my tu będziemy uprawiać, to jest, nie wiem jak to nazwać, to nie jest empiria, to jest podróż wewnątrz siebie w pewnym sensie, tylko że ją uprawiamy tutaj z Państwem. Ale to nie jest, to jest oderwanie się absolutnie od metod mechaniki kwantowej, czy w ogóle nauk empirycznych. I w tym sensie wydaje mi się, że jest to dla nauk empirycznych zbędne. Dlatego w momencie, kiedy ty na początku zasugerowałeś tę relację, że to raczej buddyzm potrzebuje, nie wiem, czy buddyzm tego potrzebuje, czy po prostu się interesuje, to jest mniej, może mniej antagonistyczne, ale z pewnością fizyk nie musi wiedzieć, nie musi rozumieć konsekwencji mechaniki kwantowej. Bez wątpienia. Konsekwencji metafizycznych. Tak jest. Wystarczy uprawiać tę dziedzinę nauki, która jest bardzo przybliżona i naprawdę nazywanie fizyki nauką ścisłą jest nieporozumieniem. Wystarczy ją uprawiać na poziomie obliczeń matematycznych i być może tu będzie moment, żebym ja mógł Państwu mniej więcej zasugerować, na czym polega uprawianie mechaniki kwantowej. Ja naprawdę nie muszę wiedzieć, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Mogę pytanie dodatkowe do tego, co mówisz? No ale jest coś takiego, jak pewien całościowy obraz świata, który się wyłania z nauk empirycznych. Inna sprawa, czy same nauki empiryczne w sposób świadomy dążą do wygenerowania takiego obrazu. Na pewno jest to teza problematyczna. Natomiast pewien obraz świata z odkryć fizyki, z odkryć nauk empirycznych w ogóle wynika jakoś pośrednio, mniej lub bardziej. I być może tu jest clue tego zagadnienia, o którym rozmawiamy. Pewna całościowa wizja rzeczywistości wypływająca z osiągnięć mechaniki kwantowej i pewna całościowa wizja rzeczywistości wypływająca na przykład z buddyzmu, jeśli w ogóle buddyzm traktujemy jako jednorodne zjawisko, bo są tysiące szkół i one mówią różne rzeczy. Nie ma czegoś takiego jak buddyzm po prostu. Tak, tylko to jest, to już jest nabudowanie. Znaczy ja naprawdę nie muszę się w ogóle nad tym zastanawiać i zapewniam Państwa, że większość fizyków nie ma zielonego pojęcia o jakichkolwiek interpretacjach mechaniki kwantowej. Ja w ogóle nie muszę się nad tym zastanawiać, żeby być fizykiem, no nawet przypuszczam, że większość laureatów czy osób nominowanych do Nagrody Nobla z fizyki z badań w dziedzinie mechaniki kwantowej nie zastanawia się nad jej konsekwencjami. W związku z tym oczywiście wypływ kształtuje się pewien ogólny obraz świata, ale to jest coś ponad. To znaczy bardzo miło jest mi o tym rozmawiać, tylko chodzi mi o to, że to jest w pewnym sensie no, masaż mózgu, rozumiesz? Znaczy to jest bardzo przyjemna metoda. Ale z mojego punktu widzenia to jest podróż wewnątrz, a nie na zewnątrz. To nie jest empiria. Co nie znaczy, że to jest coś złego. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa serdecznie. O ile wiem, mechanika kwantowa ma lekko powyżej. Bliżej. Okej. Myślę, że mechanika kwantowa ma chyba trochę ponad 100 lat. Buddyzm ponad 2,5 tysiąca, jak widać, dał sobie radę bez mechaniki kwantowej. Domyślam się, że dałby sobie radę również bez niej. Natomiast buddyzm ewidentnie jest zainteresowany rozwojem nauk. Buddyzm jest zainteresowany rozwojem fizyki właśnie kwantowej w szczególności. I demonstruje to najlepiej Dalai Lama, właśnie organizując przed kilkudziesięciu laty Mind and Life Institute z czołowymi umysłami świata, tworząc pewną formułę debaty między Wschodem a Zachodem. Oczywiście nie w kontekście wspierania nauki, bo tak jak tutaj Pan doktor powiedział,
sobie daję doskonale radę, ale w kierunku wzajemnego rozumienia się i w kierunku wzajemnego inspirowania się. Bo wydaje się, że wnioski, do których doszedł Buddha 2500 lat temu, są w wielu miejscach dość zbieżne z tym, do czego dochodzi nauka. Może nie opisał tego w taki sposób, natomiast przedstawił to w sposób taki, że dziwi się nauka właśnie w wielu obszarach, jak bliskie są to konkluzje. Czy buddyzm potrzebuje pomocy? Tak jak pan doktor wspomniał, nie ma czegoś takiego jak buddyzm. Z punktu widzenia Nidharty mówimy, że takie określenie jak buddyzm nie ma referencyjnego obiektu, czyli jest to wyłącznie koncepcja, której nie możemy do nikogo ani niczego przypisać, ponieważ zbiór szkół, jak było tutaj powiedziane, czy ludzi, którzy praktykują, nie jest żadnym referencyjnym obiektem. Natomiast ewidentnie potrzebują go praktykujący. Ja na przykład bardzo potrzebuję fizyki właśnie kwantowej, w sensie takim, aby to, co Buddha powiedział, że materia nie jest czymś, co istnieje właśnie tam ostatecznie, a fizyka kwantowa nad tym pracuje i pokazuje, że materia jest oczywiście stanem energii, że materia jest pewnym opisem rzeczywistości, jest dla mnie bardzo interesujące jako dla inżyniera, jako dla osoby, która również jakby techniczne zawody łączy. I ewidentnie jestem zainteresowany i chętnie będę studiował i pochylał się nad tym zagadnieniem, przede wszystkim po to, żeby rozumieć moją własną ścieżkę duchową i żeby rozumieć, czy nie jestem gdzieś wprowadzany w maliny przez określone stwierdzenia sprzed 2500 lat. Dobrze, to ja tylko chciałem powiedzieć, otóż powiedział pan, że pewne stwierdzenia buddystów jak pokrywają się z obserwacjami czy wnioskami z mechaniki kwantowej. Ale moim zdaniem jest to czysta koincydencja. To znaczy, ciężko jest mi bardzo przyjąć do wiadomości, że stwierdzenie, o którym zaraz pewnie będziemy głębiej mówić, to znaczy, jaki jest związek obserwatora z rzeczywistością, że to stwierdzenie wyciągnięte po setkach lat empirii, wyciągnięte w ramach teorii równania Schrödingera i całej mechaniki kwantowej, znaczy, nie przekona mnie pan, że buddyści byli pierwszymi fizykami kwantowymi. Rozumiem to, co pan próbuje zasugerować, to, że wnioski, do których dochodzi mechanika kwantowa, po latach badań, cokolwiek to znaczy ścisłych, cokolwiek to znaczy badań nad rzeczywistością materialną, bo to oczywiście też jest ulotne pojęcie i niedodefiniowane. No i to, że jest pewna koincydencja stwierdzeń buddystów i stwierdzeń mechaniki kwantowej, które skądinąd też są płynne, dlatego że są kwestią interpretacji, mam nadzieję, że zaraz dojdziemy już do tych punktów, to nie znaczy bynajmniej, że buddyści doszli, znaczy nie wiem jak to powiedzieć, no to jest, na przykład gdyby pan zamknął oczy i wyszedł na ulicę i uderzył głową w latarnię, to nie znaczy, że pan jest od wynalazcą oświetlenia ulicznego, rozumie pan? Oczywiście, że nie zna. Prawda? Oczywiście, że nie zna. I tak samo, jeżeli pan sformułuje jakieś zdanie o ogromnym stopniu ogólności i przez przypadek 2500 lat później w ramach w miarę ścisłych badań podobne wnioski się nasuwają, no to nie przekonuje mnie to, że tamte rozmyślania na kanapie, czy jakkolwiek, że tamte rozmyślania, ja nie chcę deprecjonować, że to jest coś więcej niż koincydencja. Ja uzupełnię może, no tak, bo mamy tutaj takie zjawisko, kiedy mówimy o tych koincydencjach, czy czymś, co wygląda na pewno wspólnotę twierdzeń pomiędzy buddyzmem a fizyką kwantową, czy w ogóle religiami wschodnimi a fizyką, to jest właśnie główny temat książki Capry, wspominanej tutaj przeze mnie i książki Zukawa. No to pytanie o naturę tej koincydencji, czy naturę podobieństwa jest pytaniem zasadniczym, jeśli rozmawiamy o relacjach pomiędzy buddyzmem a fizyką kwantową. I teraz
biorąc pod uwagę, to jest pytanie, nie teza, biorąc pod uwagę to, że historia myślenia zachodniego, historia zachodniej filozofii, historia zachodniej nauki biegnie niejako innym zupełnie torem, aniżeli historia religii wschodu i myślenia wschodniego. Będę używał sformułowania myślenie, dlatego że właściwie mówiąc religia, używam już kategorii zachodnich, więc siłą rzeczy zastanawiam się, na ile są przykładalne te właśnie kategorie, którymi my operujemy, do rzeczywistości kompletnie cywilizacyjnie innej od naszej. No właśnie, pytanie o naturę tych podobieństw. Czy to jest natura, która rzeczywiście polega na tym, że dotykamy tutaj jakiejś wspólnej rzeczywistości różnymi metodami, prowadząc badanie przy użyciu narzędzi wypracowanych przez zachodnią naukę i dokonując pewnego rodzaju medytacyjnego wglądu w ramach praktyki buddyjskiej, dotykamy jakiejś wspólnej rzeczywistości. Ja nie będę używał takich sformułowań jak obiektywna rzeczywistość czy subiektywna, żeby znowu nie wprowadzać pojęciowego zamieszania w te dwa paradygmaty, które operują innymi zupełnie pojęciami, innymi perspektywami. Czy też raczej jest tak, że dokonujemy pewnego przekładu czegoś, co wyrosło w innym stylu myślenia, czy w innej tradycji, w innym paradygmacie, mówiąc językiem filozofii nauki, dokonujemy pewnej translacji na język zachodnich kategorii, a następnie odnajdujemy pewne podobieństwa, ale to są podobieństwa metaforyczne. To są podobieństwa stylistyczne w jakimś sensie. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, to właściwie nie sposób tego porównać, bo to są zjawiska tak kompletnie odmienne, że na dobrą sprawę nieporównywalne. Z perspektywy buddyjskiej poznajemy świat poprzez koncepcję, i poznajemy świat poprzez bezpośrednie doświadczenie. Umysł konceptualny jest traktowany jako niezwykle ważny, przede wszystkim w zakresie usunięcia błędów w rozumieniu rzeczywistości. Natomiast jego praca nie jest w stanie poznać rzeczywistości taką, jaką ona jest. Dlatego też w buddyzmie podstawowym jest oczywiście ten umysł. I rozwój umysłu de facto definiowany jest dwojako, jako praktyka uspokojenia umysłu, czyli zdolność spoczywania bez przenoszenia naszego punktu skupienia. I drugi element to jest rozpoznanie tego, co umysł doświadcza. I element rozpoznania jest niezwykle szerokim zagadnieniem, mówiąc najkrócej. Składa się z pojęcia określonego poglądu, jaka jest rzeczywistość przedmiotu, który doświadczam. Następnie proces kontemplacji, następnie proces niekonceptualnej medytacji, która ma prowadzić do wglądu, mianowicie zobaczenia zupełnie innego i doświadczenia zupełnie w inny sposób przedmiotu, jaki jest przed nami. I ten element, mam wrażenie, nauka nie bierze pod uwagę wystarczająco głęboko, mając swoje inne narzędzia, w tym, jak tutaj wspomniał pan doktor, aparat matematyczny, bezpośrednie doświadczenia, jakie są robione w laboratoriach. Natomiast z tradycji buddyjskiej wynika, że niezwykle daleko można zajść w tym takim kontakcie z rzeczywistością bezpośrednim, bez użycia umysłu konceptualnego. I to, co jest widziane, doświadczane, prawdopodobnie nie jest do przełożenia na wzorach, tak jak robi to współczesna nauka, natomiast jest to opisywalne nie wprost, tylko poprzez pewne porównania. I mam wrażenie, że ci, którzy poświęcają życie nauce, mogą dojść do Nagrody Nobla w nauce i dalej, a ci, którzy poświęcają żywoty całe i w tradycji określonej doświadczenie przekazywane jest przez tysiąclecia, mogą dojść pewnie tak daleko, gdzie nauce się nie śniło. Zaskutkuje tego rodzaju porównanie. No dobrze, to ważna teza. Dobrze, to jakby to zaatakować, znaczy... Nie, bo trzeba się spierać. To na przykład telefon komórkowy, każdy, który Państwo macie, jest obiektem, który nie powstałby, gdyby nie
znajomość mechaniki kwantowej. Mianowicie są tu w środku tranzystory, które działają, jest tu jonoś, miliardy nawet tranzystorów, które działają jakoś tam, nieważne, i nie bylibyśmy w stanie ich stworzyć, gdybyśmy nie znali teorii ciała stałego itd. W związku z tym jestem w stanie łatwo nazwać, to jest oczywista różnica, jestem w stanie łatwo nazwać efekty empirii, tak? Podejścia empirii. I pytanie, co oprócz podróży w głąb siebie dają mi rozważania, które pan czyni? I w jaki sposób na przykład ja, bo telefon komórkowy, o ile pan nie neguje jego istnienia, przypuszczam, że pan neguje jego istnienia. Nie neguję. Ale to jest ciekawe, bo o tym to bym chciał powiedzieć. Otóż telefon komórkowy, jeżeli nie negujemy jego istnienia, nie zależy od tego, czy pan wchodzi w jakikolwiek sposób w mój tok rozumowania, czy nie, prawda? Tak samo jak laser u okulisty, czy cokolwiek. Jasne. To, co pan uprawia, żebym ja mógł tego doświadczyć, bo tu pan podnosi rękę, to dokończę tylko zdanie, dobrze? Potem będziemy mieli taką część dyskusyjną najpierw, niech wybrzmieją pewne tezy. To, co pan uprawia, jest mi niedostępne w ogóle, w żaden sposób. Ja nie jestem w stanie z tego skorzystać, o ile to jest w ogóle jakiekolwiek kryterium, ale ja w ogóle chyba nie jestem w stanie tego doświadczyć, jeżeli nie spędzę godzin, czy miesięcy, czy lat, zgłębiając to, co pan mówi. Pan nie musi w ogóle nic wiedzieć o mechanice kwantowej, żeby móc zadzwonić, prawda? W związku z tym to są tak zupełnie inne... Ciężko jest to porównać, bo jedno to jest, to cały czas będę utrzymał, że jedno to jest podróż w siebie, w głąb siebie, a nie odkrywanie wszechświata. Ciężko jest mi to przełknąć, że rozważania filozoficzne porównywalny do do doświadczalnych metod sposób eksploruje wszechświat. Bardzo dziękuję za ten przykład i to nie jest tak, że rozsądny buddysta zawsze chciał będzie istnieniu telefonu, co więcej, ma telefon i używa go. Różnica między nami nie jest w kwestii zaprzeczania, jest w kwestii rozumienia telefonu. I różnica jest taka, że zwykle rozumiemy telefon za prawdziwie istniejący. Buddysta powie, telefon składa się z części. Pan oczywiście nie zaprzeczy. Następnie każda z tych części się składa ze swoich części. Następnie każda z tych części składa się ze swoich części. I na samym końcu to pan nam tutaj wszystkim powie, co znajdujemy, ponieważ mechanika kwantowa odpowiada, co jest na końcu podziału części na najmniejsze części. I w związku z tym raczej buddysta będzie zwracał uwagę na współzależność. Na to, że tenże telefon będzie działał tylko wtedy i będzie swoją funkcję spełniał, jeżeli nieprawdopodobna ilość czynników zejdzie się razem i będziemy mogli po prostu zadzwonić. W związku z tym zaprzeczanie, że istnieje współzależność, jest kompletnym nonsensem. Buddyzm wyróżnia dwa poziomy percepcji, tak zwany poziom względny, współzależnego istnienia. I jeżeli używa słowa pustka, to używa go w tym sensie, że żaden z przedmiotów postrzeganych nie istnieje jako pojedynczy, samodzielny i niezależny. Czyli mówiąc inaczej, wszystko się zmienia, co dla pana doktora jako dla filozofa jest wcale nie teorią obcą i powszechną również w późniejszych czasach. To nie jest kwestia, że buddyzm nie wypracował telefonów. Oczywiście. Buddyzm i gdybyśmy byli na poziomie tylko buddyjskim, to wiemy, jakie są skutki, nazwijmy to, rozwoju duchowego w sensie materialnym. Słabe. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój duchowy, no to przyzna pan, że ten obszar, jak pan stwierdził, jest słabo rozpoznany. Nauka, niektóra typu psychologia, bardzo intensywnie angażuje się na przykład tam mindfulness, właśnie w uważność oraz czerpie potężne inspiracje do pracy z umysłem. Wydaje się, że w naszej przestrzeni tutaj europejskiej, w ogóle zachodniej, nie doceniamy obszaru, który się nazywa rozwój
tak, umysłu. Natomiast mam wrażenie, że to, co z kolei Zachód czyni z punktu widzenia tych, jacy głęboko praktykują rozwój właśnie umysłu gdzieś w jaskiniach Tybetu, szokiem i cudem jest właśnie to, co czyni telefon komórkowy. No tak, bo właściwie mam takie wrażenie, jak panów słucham, że równie dobrze moglibyśmy teraz toczyć spór o zgodności bądź łączności czy relacjach pomiędzy teorią ewolucji a katolicyzmem na przykład, bo te relacje mniej więcej w podobny sposób tutaj przebiegają, a wynika to z tego, uzasadnię tę tezę, że oczywiście tych relacji nie ma pomiędzy teorią ewolucji a katolicyzmem, a w szczególności albo teoria ewolucji, albo katolicyzm, ale to jest oczywiście na inną dyskusję. Choć rzecz jasna, przedstawiciel Kościoła katolickiego przekonywałby nas tutaj, że istnieje możliwość pogodzenia pewnych tez religii chrześcijańskiej z teorią ewolucji. To jest zresztą oficjalne stanowisko Kościoła. No ale wynika to z tego, myślę, ten zarysowujący się spór, czy ta różnica, że mamy w ogóle w historii kultury, w historii ludzkości do czynienia z różnymi systemami, które próbują opisać rzeczywistość, dać jakiś obraz rzeczywistości. Różne, w różnych momentach historycznych takie próby były podejmowane. Religia jest niewątpliwie najwcześniejszą, w sensie historycznym, próbą takiego całościowego opisania rzeczywistości. Ktoś, kto jest człowiekiem religijnym w tym sensie, kto wyznaje i praktykuje jakąś religię, to jest ktoś, kto powinien dać opis każdego zjawiska, taki czy inny. Bo religia ma tłumaczyć występowanie rozmaitych zjawisk przyrodniczych, istnienie materii, fenomen świadomości, mówię już współczesnym językiem. Religia, każda religia, jakiś opis tego daje. Posługuje się przy tym jakimiś swoimi metodami, rzecz jasna, które z perspektywy metodologii nauk empirycznych są metodami arbitralnymi. To znaczy, ktoś w pewnym momencie przejdzie, to jest oczywiście złożony proces, ale mówi, jest tak, tak i tak, rzeczywistością rządzą takie, a takie prawa, istnieje taka to, a taka istota, a skąd to wiesz, można wtedy zapytać, bo mi ta istota powiedziała, bo mam książkę, w której ta istota przemówiła, bo mam zestaw nauk, których się trzymam, które powiadają, że jest tak, a nie inaczej. No i rzecz jasna, przez długi czas, także w historii zachodniej cywilizacji, religia sprawowała taką funkcję dawcy całościowego obrazu świata. Metafizyka średniowieczna, zachodnia, to jest właściwie bardzo kompleksowy, nasz starożytna też, to jest bardzo kompleksowy opis tego, czym dzisiaj zajmują się nauki empiryczne, czym interesują się nauki empiryczne. Jest to opis oczywiście bez tego rygoru stopniowo wypracowywanego, no i bez tych narzędzi stopniowo wypracowywanych. W pewnym momencie w historii zachodniej kultury pojawia się taki fenomen jak nauki empiryczne, jak metodologia nauk empirycznych, w której chodzi o coś zupełnie innego. To znaczy nie chodzi o to, żeby uzgadniać wszystko, co się wydarza z pewnym z góry założonym zestawem tez, a tak jest w religii. Tak jest też, mam wrażenie, w religii buddyjskiej, bo w czymże miałaby być lepsza. Tylko polega to na tym, ażeby od innych religii, a polega to na tym, żeby stosując pewnego rodzaju narzędzia, ubezpieczając się na okoliczność właśnie różnych zakłóceń percepcji, różnych swoich życzeń, różnych obrazów gdzieś z tyłu obecnych, różnych założeń, różnych przedsądów, żeby ubezpieczając się zatem na tę okoliczność, wypracować jakiś obraz rzeczywistości, niezależny od tego, co chcielibyśmy w niej zobaczyć, tylko taki, jakim ona jest po prostu. Stąd w naukach empirycznych pewien rygor, stąd pewna metodologia, stąd konieczność weryfikowania hipotez, stąd konieczność konstytuowania, formułowania eksperymentów, powtarzania tych eksperymentów, stąd takie wynalazki jak ślepa próba na przykład, czyli to jest rozwiązanie w ramach reguły eksperymentu, które powiada, że ten, kto dokonuje eksperymentu i na przykład bada jakąś grupę, na której coś testuje, nie powinien wiedzieć,
co testuje. Po to właśnie, żeby jakieś założenia z góry przyjęte nie krzywiły mu obrazu rzeczywistości. I w tym modelu niejako działa nauka. Tak próbuje poznawać rzeczywistość. Jeśli coś powiedziałem źle, to ja mnie skoryguję zapewne. I jest to sposób widzenia radykalnie odmienny. Wyrażam swoje zdanie, ale gotów jestem go bronić. Radykalnie odmienny od jakiegokolwiek światopoglądu religijnego, łącznie ze światopoglądem buddyjskim. Proszę bardzo. Nie, przepraszam, przerwałem. Dobrze, to dokończę. I na tym poziomie myślę, czy w tym punkcie jakby powinniśmy spróbować jakoś przyjrzeć się tematowi naszej dyskusji, w punkcie metody, metodologii tego właśnie, co osiągamy. Ten przykład z telefonem, rzecz jasna, no, do pana doktora Szczygieckiego mówię, proszę się nie obrazić, ale ten opis telefonu, który pan dał, że on się z różnych części składa, w porównaniu z opisem, który dałby fizyk, wydaje mi się mało taki spektakularny, nazwijmy to. To znaczy, mówiąc krótko, mało się dowiaduje o tym telefonie, kiedy słyszę tego rodzaju informacje, że on się składa z różnych rzeczy. Rzecz jasna, 2500 lat temu stwierdzenie, że wszystko jest złożone i wszystko się zmienia, było stwierdzeniem niewątpliwie efektownym. Natomiast jeżeli chodzi o poziom wglądu w procesy, które zawiadują rzeczywistością, jakimi dysponuje współczesna nauka, to poczciwe rozważania Heraklita i poczciwe tezy Buddy wydają mi się takie, no, poczciwe właśnie. Niemniej, rozumiem, że ja tak specjalnie trochę prowokuję, także niech państwo tak srogo na mnie nie patrzą. To za potrzeby dyskusji. Ale niemniej ja rozumiem, że spotkaliśmy się po to, żeby poszukiwać jakieś połączenie, tak? Więc być może zacznijmy już taką dyskusję konkretną od tego, żeby powiedzieć, które stwierdzenia buddystów są spójne ze stwierdzeniami mechaniki kwantowej, z takimi nietrywialnymi stwierdzeniami, czyli takimi, no, które naprawdę są czymś nowym z punktu widzenia fizyka, co wnosi mechanika kwantowa. Czyli mimo, że ja się zgadzam z tobą, Tomek, że metoda jest inna, to spróbujmy, przyjmując jakby to do wiadomości, że ona jest inna, spróbujmy poszukać połączenia. A myślałem, że to ty będziesz zły policjantem. No ale wiesz, no jak ty się stajesz złym, to ja muszę być dobry. Więc tak, z tego co ja rozumiem, buddyści, pan twierdzi, że obiekty fizyczne, niech pan mnie poprawi, bo może to formułuję niepoprawnie, nie istnieją przed aktem obserwacji. Czy to jest mniej więcej to, co pan twierdzi, czy się mylę? Oczywiście w buddyzmie są różne szkoły i ewoluowane przez te 2500 lat i nie ma jednego poglądu, czym jest rzeczywistość. Ogólnie wspólny mianownik jest taki, że umysł ma zasadniczy wpływ na to, co postrzegamy. W tym sensie, że gdybyśmy zapytali o tak zwany obiektywnie istniejący świat, to coś takiego nie istnieje. Na pytanie, czy istnieje przedmiot obserwowany przed zaistnieniem obserwatora, odpowiedź ogólna w buddyzmie będzie, że nie istnieje, bo kto miałby stwierdzić jego istnienie? Dobrze, to teraz moim zdaniem to jest ten punkt, kiedy możemy już wprowadzać tezy mechaniki kwantowej, żebyśmy mogli zobaczyć jakby pewien wspólny mianownik albo rozbieżność. Otóż ja teraz trochę przynudzę, więc przepraszam, muszę zrobić dwie minuty wstępu z klasycznej fizyki, żeby Państwu wyjaśnić, w którym momencie mechanika kwantowa rewolucjonizuje nasze rozumienie świata. Otóż do początku XX wieku obowiązującymi prawami fizyki były tak zwane równania Newtona, które pewnie Państwo pamiętacie z liceum. I to są równania, które po rozwiązaniu ich, znaczy one mówią coś takiego, daj mi siłę, jaka działa na obiekt, a ja z tego wywnioskuję, jak ten obiekt się porusza. Czyli wywnioskuję w każdej chwili czasu, jakie jest położenie i jaka jest prędkość. Teraz my utożsamiamy te wyniki
operacji matematycznej z rzeczywistością. To znaczy mówimy, że ta, to położenie i prędkość to tak naprawdę to jest życie tego, tej cząstki. I to, to istnieje zawsze, znaczy bez względu na to, czy ona jest tam, ja się na nią nie patrzę, czy nie, to istnieje pewien w pełni deterministyczny, bo to jest kluczowy, deterministyczny zbiór równy. I to jest to, z czym żyliśmy. Oczywiście pojawiły się tam pewne rysy, znaczy pojawiła się na przykład teoria chaosu, która mówi, że mimo, że wszystko jest deterministyczne, to bardzo szybko podlega gwałtownym zaburzeniom, ale to jest nadal w ramach teorii równania Newtona. Czyli mniej więcej do końca XIX wieku żyliśmy w przekonaniu, no, że istnieje zbiór praw, które nazywamy równaniami Newtona, który determinuje w pewnym, jak wygląda świat i nie ma tam miejsca na obserwatora. Mechanika kwantowa mówi coś takiego. Dopóki nie dokonam pomiaru, to nie jestem w stanie stwierdzić, w jakim stanie jest obiekt. Przykładem takim, który może Państwo słyszeliście, jest kot Schrödingera. Kot Schrödingera to jest taki dramatyczny przykład, on jest bardzo rozdmuchany, ale jest, obrazuje to, co się dzieje. Otóż można, w każdym razie teoretycznie, wprowadzić kota w stan taki, że on jest naraz żywy, w każdym razie jest tak opisywany, jakby naraz był żywy i martwy. I dopiero pomiar, akt spojrzenia sprawia, że ten kot staje się, że w jaki sposób, nie wiadomo do tej pory w jaki, losuje się jedna z tych możliwości. Innymi słowy, akt spojrzenia, zajrzenia do pokoju, gdzie był przygotowany ten kot w stanie, to nazywamy superpozycji, czy w stanie złożenia żywego i martwego, dopiero akt wejścia tam sprawia, że on magicznie przeskakuje na jedną z możliwości, dlatego że no, nikt nigdy nie widział kota nadal żywego, naraz żywego i martwego. I teraz kluczowe pytanie, to jest właśnie ten wspólny mianownik, jest taki, czy przed aktem zajrzenia ten kot naprawdę, czy ja mogę powiedzieć, że ten kot naprawdę nadal naraz jest, ja używam, podkreślam wagę słowa jest w stanie żywy i martwy, czy też jest to tylko opis matematyczny czegoś, co ja nie wiem, co naprawdę tam się z nim dzieje, do czego nie mam dostępu, służący do przewidzenia wyniku pomiaru. Innymi słowy, raz jeszcze, bo to jest kluczowy punkt, to znaczy mechanika kwantowa dopuszcza w jakimś sensie takie egzotyczne zjawiska, z tym, że akt spojrzenia wytrąca z tej egzotyczności. My tylko widzimy ich ślady, bardzo subtelne, jak zadamy bardzo subtelne pytania tak naprawdę bardzo małym obiektom, tym atomom, zbiorom atomów. W związku z tym jest pytanie, które my sobie stawiamy, i to już jest interpretacja mechaniki kwantowej, czyli to jest to właśnie masowanie mózgu, czy przed aktem spojrzenia naprawdę kot jest naraz żywy i martwy, czy też to jest jakiś artefakt i wynik naszej niewiedzy o głębszej teorii. No i gdyby tak było, że to rzeczywiście akt spojrzenia determinuje to, w jakim stanie jest kot, to to byłby wspólny mianownik. Mogę jeszcze jedno zdanie? I teraz to jest o co mi chodziło z zwaleniem głową w latarni. Otóż wydaje mi się, że to, że buddyści sformułowali podobne stwierdzenie bardzo dawno, to są stwierdzenia o ogromnym poziomie ogólności. Ogromne. No to śmiem twierdzić, że to może być czysta koincydencja. I to tyle. Bardzo dziękuję za to przedstawienie. I faktycznie chyba inny jest punkt wyjścia. Budda miał konkretny cel w swoim działaniu, mianowicie zrozumienie, jak funkcjonuje świat, mając na myśli głównie istoty ludzkie, dlaczego jest śmierć, dlaczego są narodziny, jak to się dzieje, jak funkcjonuje rzeczywistość i jak wyjść poza ten właśnie cykl narodzin i śmierci. To był zasadniczy cel. I de facto buddyzm w ogóle jest skupiony wokół zagadnienia, jak pracować z cierpieniem, jak rozumieć przyczynę cierpienia, jak następnie znaleźć ścieżkę do wyjścia poza cierpieniem. I ewidentnie ma cel po prostu utylitarny. Natomiast elementem zasadniczym jest zrozumienie świata, dlatego cierpimy, że popełniamy błędy, a popełniamy błędy, bo nie rozumiemy świata.
I podstawowe nierozumienie świata jest takie, że uważamy rzeczy za prawdziwie istniejące. I ten przykład z tym telefonem był bardzo dobry. Dla nas się wydają rzeczy w zasadzie oczywiste. To, że składa się z części, wszyscy wiemy. Problem jest w tym, że traktujemy go jak prawdziwie istniejący, jako jedna całość. I problem z tym, że jeżeli tracimy telefon, nagle mamy poczucie straty. Jeżeli ktoś nam zarysuje samochód, mamy po prostu poczucie, że ktoś nas po prostu dotknął. I w tym sensie nie jest to wcale banalne. I mówiąc o zagadnieniu postrzegania rzeczywistości, buddyzm mówi, że to umysł postrzega. I umysł ma swój zestaw, nazwijmy to cech, które determinują to, co widzi. Ta sama rzecz przez różne umysły widziana jest jako kompletnie coś innego. Ten sam przedmiot, inaczej widzę na przykład ten mikrofon ja, to inaczej widzicie Państwo, będzie jeszcze inaczej widziała mucha i tak dalej. W związku z tym widzenie jest, czy też tam postrzeganie, nigdy nie jest tego samego. Oczywiście z punktu widzenia mechaniki kwantowej pewnie rozważania idą znacznie dalej i są znacznie bardziej dociekliwe i trochę inaczej to opisują. Natomiast nie ma opcji z punktu widzenia buddyjskiego, aby mówić o procesie poznania, czy procesie postrzeżenia, czy procesie percepcji, nie determinując go zasadniczo właśnie postrzegającym. Dobrze, to teraz pytanie jest do pana Sykujewicza. W jaki sposób można zweryfikować słuszność twierdzeń, które pan formułuje? Bo póki co mechanika kwantowa jest jakoś tam pod tym kątem, tak, pod względem tego kluczowego wpływu obserwatora na obiekt obserwowany, jest zbieżna z twierdzeniami buddyzmu. Teraz w pewnym momencie może się okazać, że mechanika kwantowa jest teorią niesłuszną, tylko jest teorią przybliżoną. Jestem przekonany, że tak będzie. To znaczy okaże się, że te dziwne zjawiska, które my tu obserwujemy, są de facto pochodną tego, że jest niepewna większa teoria, głębsza, która jest w jakimś sensie bardziej spójna, a której tylko my powierzchni dotykamy. I co wtedy, co by się stało, gdyby się okazało, że na końcu istnieje deterministyczna teoria na przykład, która stoi w sprzeczności z pana twierdzeniem. Czy pan wtedy porzuca te twierdzenia? Bo w pewnym sensie zdanie, które pan formułuje, są nieweryfikowane. Dlatego, że jeżeli pan powie, że nie masz, nawet nie wiem, jakimi to słowami ubrać, nie chcę za mocno też powiedzieć, że akt obserwacji dopiero określa przedmiot i na przykład jeżeli pan powie, że inaczej pan widzi ten mikrofon niż ja, no to będę się upierał, że widzimy, przypuszczam tak samo, ale tak naprawdę nie jestem pana w stanie co do tego przekonać. Najłatwiej byłoby się zgodzić co do najprostszych faktów i na tym budować teorię. To jest moja perspektywa. W związku z tym pytanie, czy istnieje takie zjawisko, które może sfalsyfikować pana stwierdzenie? Prawdopodobnie operujemy trochę innymi narzędziami, w sensie badawczym. I tutaj, jeżeli chodzi o buddyzm, to weryfikacja dokonuje sam obserwator. Dokonuje tej weryfikacji w ten sposób, że na początku procesu treningu właśnie umysłu widzi rzeczywistość w taki sposób, że widzi nieprzyjaciół, widzi przyjaciół, widzi osoby, jakie pożąda, widzi całą serię konkretnych istot z konkretnymi cechami. W trakcie treningu zaczyna widzieć swój umysł konceptualny i widzi, że znakomita część jego doświadczenia to były koncepcje. Właśnie koncepcja przyjaciela, koncepcja wroga, następnie koncepcja lubię czy nie lubię. Następnie widzi, że cała seria działań, a może całe życie nawet, było definiowane tym właśnie, czy też może takim właśnie postrzeganiem świata. I praktykując poprzez tam uspokojenie i wgląd, zmienia swoje widzenie świata, przestaje nakładać nazwy na to, co postrzega i nagle oczywiście przestaje widzieć przyjaciół i nieprzyjaciół. I
praktykując w ten sposób, zaczyna doświadczać innej rzeczywistości. I pytanie, czy jest to weryfikowalne? Przez niego na pewno. Pytanie, czy jest to matematycznie opisywalne? Pewnie nie. Pytanie, jak jest to weryfikowalne? Odpowiedź w poważnym buddyzmie będzie taka, że bezpośrednie prawomocne poznanie mentalne czy zmysłowe jest nieweryfikowalne. W tym sensie, że jest to akt chwilowego, jednostkowego doświadczenia, które jest po prostu lotne, ono się nigdy nie powtarza. Natomiast ewidentnie w swoim celu buddyzm dokonuje postępu, mówiąc, przechodzę od stanu mojego umysłu, który był pełen gniewu, pożądania, nienawiści, do umysłu, który jest uspokojony i rozwija kompletnie inne cechy. I to, co jest niezwykle ważne w tym procesie, to jest element wiedzy na temat rzeczywistości, czyli jaka jest rzeczywistość postrzegana. I problem jest w tym, że jeżeli nie dokonamy głębokiej analizy samej rzeczywistości, do której tej analizy jest potrzebna również mechanika kwantowa, to będziemy wierzyć, że istnieją prawdziwe przedmioty, że mają swoje obiektywne cechy, że istnieją tak, jak je postrzegamy i wtedy nigdy nie przekroczymy pożądania, nigdy nie przekroczymy różnego rodzaju negatywnych cech umysłu. Ale to brzmi jak terapia, to znaczy... No to buddyzm jest trochę tak. To jest... Nic z tym złego, tylko oczywiście, że nic z tym złego, że to brzmi jak terapia, tylko to jest podróż wewnątrz, w głąb siebie. To znaczy, ja nie jestem w stanie, dopóki ja nie przyjdę do Pana i nie przejdę tej całej drogi, którą Pan opisał, to jest dla mnie niedostępne. W tym sensie nie jest to dla mnie opis rzeczywistości. To jest prawda. Prawda? Absolutnie się z Panem zgadzam, dopóki nie przejdziemy treningu tak umysłu, to wszystkie gadki na temat umysłu są po prostu zupełnie bez sensu. Myślę, że to jest tak, jak nie przechodząc kursu matematyki na poziomie takim, jak Pan przeszedł, nie ma szansy, żeby zrozumieć również fizykę kwantową. Ale nie musi Pan rozumieć, żeby telefonu użyć. To jest na różnicę. Ależ oczywiście, że tak. I telefonu wspólnie używamy i tutaj wspólnie rozmawiamy. I ja myślę, że warto, żebyśmy może oprócz buddyzmu, jeżeli Pan pozwoli, zadałbym może ze dwa pytania, te, które mnie bardzo interesują, jeżeli chodzi o fizykę kwantową. I pierwsze pytanie to jest absolutnie zasadnicze dla buddyzmu. Mianowicie, jeżeli istnieją przedmioty, to one muszą być zbudowane z czegoś solidnego. Jeżeli widzę ten mikrofon jako solidny, to znaczy, że składa on się z prawdziwych cząsteczek i te cząsteczki muszą mieć swoją pewną niezmienność i trwałość, skoro ten mikrofon wspólnie postrzegany Pan z jednej strony jest, z drugiej jako trwały. I pytanie jest, czy mechanika kwantowa znajduje coś, co byłoby właśnie tak istniejące prawdziwie, co byłoby czymś innym niż tylko fluktuacją przestrzeni. No właśnie. Pan używa terminu przestrzeń, który tak. Dla mnie znaczy przypuszczalnie coś innego niż tak. Dla Pana. Czyli czy Pańskim zdaniem istnieją prawdziwe, niezmienne cząsteczki, które stwarzają ten mikrofon? Dobrze. To jest bardzo dobre pytanie. O, dziękuję. To jest bardzo dobre pytanie. Istnieją obiekty, mówmy teraz o matematycznym opisie, jaki dostarcza mechanika kwantowa. Nie interpretujmy, dobrze? Znaczy ja panu powiem, jak sposób mechanika kwantowa matematycznie opisuje. Otóż istnieją pewne obiekty matematyczne. Dobrze, co to jest materia według mechaniki kwantowej? To są pewne obiekty matematyczne, które nazywamy, efektywnie nazywamy je cząstkami, aczkolwiek jest to bardzo przybliżony opis, i które między sobą
wymieniają inne obiekty, między nimi latają inne obiekty. To jest opis, ja wiem, że to brzmi być może zabawne, ale to jest opis, jaki dostarcza mechanika kwantowa. Te obiekty, wymieniając między sobą te inne obiekty, informują się o swojej obecności i w ten sposób ze sobą oddziałują i w ten sposób tworzą na przykład sztywne coś. Ale jeżeli pan się... Telefon, wiadomo co. Panie doktorze, już pana mam. Jeżeli mówi pan, że rzeczywistość jest funkcją matematyczną, a matematyka jest wyłącznie konstrukcją konceptualną, to znaczy, że żyjemy w świecie konceptualnym. Ja nie umiem na to odpowiedzieć. Znaczy, fizyka opisuje, tak jak równanie to, nie musimy schodzić do poziomu... Fizyka opisuje cząstkę jako prędkość i położenie. Czy prędkość i położenie to jest cząstka? Jeżeli rozpoczynamy od stwierdzenia, że rzeczywistość to tylko opisy matematyczne, to wbrew pozorom jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko wspólnego mianownika. Ponieważ z punktu widzenia tego, co Buddha odkrył 2,5 tysiąca lat temu, to jego wgląd pokazał mu, że nie znajdujemy żadnej cząstki, która byłaby cząstką podstawową. I tak jak pan dokładnie wie, jak nawet zejdziemy na poziom właśnie tam protonu czy neutronu, to nagle się okazuje, że proton ma dwa górne kwarki i dwa dolne kwarki. Neutron ma dwa dolne i tam jeden górny kwark. Nagle się okazuje, że łączą je, zdaje się, bozony albo inne cząstki i nagle się okazuje, że masa, tylko 1% masy jest w tych właśnie kwarkach, a 99% masy to są właśnie siły, które łączą te dwa kwarki. Czyli w zasadzie proton nie jest jakąś pojedynczą cząsteczką. Następnie kwarki są pewnymi stanami tam właśnie pól jakiś i wszystko inne jest opisem matematycznym. Oczywiście kwarki mają swoje kolory, mają niebieski, mają zielony, mają chyba właśnie czerwony. Wszystkie te kolory tworzą w każdej cząsteczce barwę białą. Właśnie wspólnie, czyli na końcu jest pytanie, jaka jest ta cząstka podstawowa? Nagle się okazuje, że mamy bozon Higgsa, ale się okazuje, że bozon ma czas życia 10 tam do minus 22 sekundy. Czyli w ogóle co to jest za cząstka? A ten mikrofon działa przynajmniej tutaj na tę godzinę. W związku z tym niech pan nam wytłumaczy, jak to, co pan uprawia, tłumaczy rzeczywistość i jej prawdziwe istnienie. I prawdziwe istnienie telefonu, i prawdziwe istnienie cząstek telefonu. Inaczej obawiam się, że jak będziemy mówić na temat rzeczywistości, że są to tylko modele matematyczne, to znaczy, że jesteśmy na poziomie umysłu i wbrew pozorom znajdziemy wtedy szybko wspólny mianownik, że to umysł kreuje rzeczywistość. Dobrze. Co ja mam panu powiedzieć o cząstce, która ma rozmiar jednej bilionowej milimetra, co nie byłoby opisem matematyki? Co ma pan powiedzieć? To jest kulka chropowa? Ja mogę coś powiedzieć, bo ja nie wytrzymam. Nie pan powie, ale potem. Porozmawiajmy o fizyce kwantowej, a nie rozmawiajmy o interpretacji fizyki kwantowej na poziomie kulek. Tylko powiedzmy do cholery o równaniu Schrödingera i o funkcji falowej. I wtedy będziemy rozmawiali o fizyce kwantowej. Tak. Natomiast jeżeli rozmawiamy o kwarkach, bozonach, kulkach, kolorach, to rozmawiamy o klasyce, która tłumaczy fizykę kwantową. I dlatego nie mogę wysiedzieć. Możemy rozmawiać o funkcji falowej, o kwadracie funkcji falowej, o superpozycji, o splątaniu. Możemy rozmawiać o jeszcze o wiele innych rzeczach, ale o fizyce kwantowej rozmawiajmy. Ale proszę pana, ja mogę rozmawiać o rozwiązaniach Schrödingera. Nie rozwiązaniach, o idei, o funkcji falowej, o kwadracie funkcji falowej. To o tym też możemy rozmawiać. Więc rozmawiajcie o idei funkcji falowej, wtedy coś będzie, natomiast... Byłbym wdzięczny, gdyby pan jednak nie wydawał poleceń, tak arbitralnie. Sorry, ale spotkaliśmy się tutaj po to, żeby mówić o fizyce kwantowej. Mówimy cały czas o fizyce klasycznej.
Duchu fizyczny kwantowej byłaby większa od twardy. Dlaczego bo proszę? Jeżeli pan mówi o cząstkach, to nie jest fizyka kwantowa. To prawda. Nie, to nie jest, to jest już bardzo techniczne, więc myślę, że to nie jest nierelatywistyczna fizyka kwantowa. W nierelatywistycznej jest cząstka, ale to jest uwaga na marginesie. Możemy rozmawiać o tych podstawowych pojęciach fizyki kwantowej, tylko ja rozumiem, że my prowadzimy dość swobodną rozmowę na temat obrazu, jaki daje fizyka kwantowa, a nie na temat konkretnych aspektów takich ciekawych, które skądinąd są bardzo ciekawe. Chodzi o pewien obraz, pan się mnie pyta o obraz, ja teraz próbuję odpowiedzieć. Pan się mnie pyta, co to jest cząstka. Tak jak pan powiedział, w prawdziwej mechanice kwantowej nie ma czegoś takiego jak cząstki. Nie ma, cząstki nie ma. Nie ma czegoś takiego. To powiedział, Dziękuję. Ale co, to jest wzbudzenie pola kwantowego. I bardzo dobrze. I to ja rozumiem. Ale nikt nie rozumie poza panem. Sorry. Chodzi, ja próbuję jakby wyjaśnić, na czym polegają te pojęcia. Otóż próbuję właśnie obalić koncept cząstki. A to dobrze. Już bym to powiedział 300 razy. Otóż, niech pan wyobraża sobie, że patrzy pan na coraz mniejszy obiekt. Tak? W pewnym momencie dochodzi pan do obiektu, który nazywam cząstką elementarną, czyli taki, który nie składa się z mniejszych obiektów. To dochodzi pan do sprzeczności, myśląc o tym jako kulka. Bo kulka zawsze mogę myśleć o kawałku jego powierzchni na przykład. Prawda? Jak wyobrażam sobie dowolnie małą kulkę, to mogę wyobrazić sobie malutki wycinek jej powierzchni, a nie może być żadnego wycinka, skoro to jest coś elementarnego. Nie może się to składać z wycinków. W związku z tym koncept cząstki jest, nie da się go przedłużyć w nieskończoność w dół. Bardzo fajnie. To z czego zbudowany jest ten telefon? Ten telefon? Nie, bo ja staram się nie używać fachowego slangu, dlatego ja się wahę. Proszę, fachowo powiedziałbym, że ten telefon jest przejawem oddziaływania pól kwantowych i nikt teraz nie rozumie, co ja mówię. I super. Ja bym do tego dołożył, że jest przejawem, jaki jest postrzegany przez umysł. Czyli absolutnie tutaj mamy wspólny mianownik. W tym sensie, że pola kwantowe są tym, co jest zaprzeczeniem tak idei malutkich cząsteczek z modelu Rutherforda czy późniejszych, które są prawdziwie istniejące. I teraz rzeczywistość cała jest właśnie taka, że są to pola kwantowe, jak ja rozumiem, które mają swoje prawidła i przekształcenia tych pól następują według prawideł mechaniki kwantowej i te prawidła są czymś, co rozpoznajecie i te prawidła sprawiają, że jesteśmy w stanie zbudować określony sposób urządzenia taki jak telefon, natomiast nie znaczy, że na ostatecznym poziomie są to byty składające się z cząsteczek podstawowych, chociaż składają się z dosyć sporej części. No właśnie, bo zaraz oddam Jankowi głos, ale może tak z metapoziomu trochę się włączył. Nie wiem, czy Państwo również, ale już trochę się pogubiłem w tej dyskusji, więc może bym ją sprowadził z powrotem do czegoś, co z kolei mnie interesuje. No właśnie, bo mamy tutaj, może Państwa też, mamy tutaj rzeczywiście zderzenie jakby pewnych dwóch perspektyw. Czegoś, co reprezentuje Janek, czyli fizyki, czegoś, co reprezentuje pan doktor Szczygielski, czyli buddyzmu. Mamy wymianę zdań na temat różnych obiektów tutaj obecnych, także w tej sali, czyli telefonu. Natomiast interesuje mnie, to pytanie do pana doktora Szczygielskiego, to znaczy pan powiada, buddyzm twierdzi coś tam, na przykład o tym telefonie albo... Co to znaczy, że buddyzm to twierdzi? Gdzie Budda się wypowiada na temat takich obiektów? Proszę
dokładny cytat o konstrukcji rzeczywistości. Buddha, bardzo dobrze, dziękuję za to pytanie, naprawdę bardzo dziękuję. Buddha niewiele mówił na temat telefonu, myślę, że nie miał takiej potrzeby, natomiast jego nauki zostały zapisane w tak zwanych sutrach i sutry stały się przedmiotem komentarzy wielu mistrzów i w sutrach zawarte są jak gdyby różne poziomy nauki. Pierwszy podstawowy poziom nauki się nazywa Vaibhashika, czy też właśnie zwolennicy cząsteczek. I w tym systemie jest to zbliżony przekaz do modelu takiego planetarnego. Budowa tomu, że są podstawowe cząsteczki, które konstytuują większe elementy i to jest podstawowy model, czyli Vaibhashika. Następnie Saugrantika, czyli ci, którzy postępują za sutrami i na przykład oni mówią, że my jako istoty, które postrzegają, mające umysł, istoty wyczujące, nigdy nie wchodzą w kontakt z przedmiotem, że rzeczywistość materialna jest umysłowi kompletnie niedostępna, postrzegamy tylko określone aspekty przedmiotu. Następnie mamy wielką adiamikę, która obala istnienie prawdziwe rzeczywistości, natomiast wskazuje, że wszystko jest współzależne, to znaczy, że nic nie trwa jako trwałe, pojedyncze i niezależne, tylko ma swoje przyczyny i warunki. I okazuje się, że są przyczyny dominujące, ale w rzeczy samej ilość przyczyn jest tak naprawdę nieskończona do tego, żeby coś się mogło zamanifestować. I nawet fakt, że coś nie przeszkadza, jest przyczyną, że coś się może zamanifestować. To jest oczywiście opis ogólny Maniawice. I następnie mamy trzeci obrót prawny, gdzie Buddha przedstawia, czym jest umysł i czym są jego wszystkie właściwości, wszystkie cechy. Jest to oczywiście przedstawienie pozytywne, mówiąc, że na końcu umysł ma nieograniczone możliwości i że każda istota, która przejdzie trening określony, ma szansę na odblokowanie tych właściwości. Już kończę. I to nie jest tak, że one są na nowo wytworzone. Te właściwości umysłu są obecne w każdym z nas, w każdym czasie. Jedyny problem to jest to, żeby je po prostu na ścieżce odblokować. I cała ścieżka buddyjska, czy wszystkie ścieżki buddyjskie służą temu, żeby ten potencjał odblokować. No właśnie, buddyzm jest pewnym zjawiskiem historycznym, zjawiskiem z dziedziny kultury, jest pewną religią. W obrębie pewnej kultury się pojawia, przynosi istotną zmianę w obrębie dotychczas dominującej w tym kręgu kulturowym religii. Jest więc złożonym zjawiskiem społecznym obejmującym styl życia, organizację życia społecznego, pewnego rodzaju związki, relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i tak dalej. Przy okazji pewnym systemem esoterycznym, rzecz jasna, czyli daje, tak jak wiele religii, pewną koncepcję tego, w jaki sposób żyć, żeby uzyskać nagrodę, w takim bardzo konwencjonalnym oczywiście sensie tutaj mówię. I teraz elementem buddyzmu, jako tego właśnie złożonego zjawiska, obejmującego szereg wymiarów i szereg obszarów, jest także taki element pewnego rodzaju rozważań dotyczących tego, jak funkcjonuje świat i jak świat jest skonstruowany. I to, powtarzam, łączy buddyzm z wszystkimi innymi religiami, ponieważ wszystkie inne religie dają mniej lub bardziej w swoim przekonaniu precyzyjny opis, oparty właśnie, pytanie na czym oparty, jaką metodą uzyskany. I teraz wszystko to, co Pan powiedział, to są konwencjonalne rozważania, które znajdziemy u starożytnych Greków równie dobrze. To znaczy wyobrażam sobie teraz zwolennika, nie wiem, Heraklitejczyka, który przyjdzie i też będzie uzgadniał ten opis z fizyką kwantową, bo to generalnie brzmi podobnie, to co jest u Heraklita, do tego, co mówi fizyka kwantowa. I zaręczam panu, że Heraklit też nie broniłby tezy, że telefon składa się z jakichś takich twardych, niezmiennych elementów. Też by się na to nie zgodził i właśnie, wracam do tego pierwszego pytania, to znaczy ja widzę zasadniczą, nieprzekraczalną w jakimś sensie różnicę pomiędzy perspektywą zachodniej nauki, a taką czy inną perspektywą religijną, ze względu właśnie na kwestie metodologii. I ciekawi mnie w tym kontekście to, co
w obrębie buddyzmu się dzieje, co jest jakoś także inicjatywą Dalai Lamy, bardzo ciekawą zresztą, czyli spotkanie, no właśnie, naukowców czy świata nauki ze światem religii. Teraz popatrzmy na to, co się stało w pewnym momencie z katolicyzmem. Katolicyzm jest ciekawym punktem odniesienia, bo to była religia, tak jak buddyzm w jakimś sensie, aspirująca do tego, żeby dawać kompletny opis rzeczywistości. Jak weźmiemy świętego Tomasza z Akwinu, to znajdziemy też takie opisy i takie rozważania. Wszyscy to po prostu tak czy inaczej robili i to mniej więcej podobnie wszędzie brzmiało, dlatego jest pewien zestaw logicznych możliwości tego, jak się daje opisać rzeczywistość. Albo jest to stałe, albo zmienne. Albo jest twarde, albo jest puste. Albo jest płynne, albo nie. Jest albo Parmenides, który mówi, byt jest, a nie bytu nie ma, albo jest Heraklit, który mówi, że się wszystko zmienia. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie da się więcej wymyślić o tym świecie, operując jakimiś pojęciami. Wszyscy tak naprawdę zawsze mówili to samo. Fizyka kwantowa jest zupełnie innym zjawiskiem, bo, jak powiadam, stosuje pewną metodę bardzo rygorystyczną badania rzeczywistości, a nie formułowania jej, powiedziałbym, mniej lub bardziej mitologicznego, związanego z pewnym polem możliwości, jakie daje język opisu. No i teraz, jak się przyjrzymy temu, co się stało z katolicyzmem, właśnie też aspirującym do tego, żeby rzeczywistość w pełni opisywać, no to natrafimy na takie zjawisko, które się nazywa oświecenie. To jest moment w historii zachodniej kultury, kiedy ten obraz świata nałożony na rzeczywistość przez Kościół katolicki czy przez religię chrześcijańską, no, przechodzi bolesne zderzenie z rodzącą się, budującą się, nabierającą samoświadomości nauką, która inaczej opisuje te same zjawiska, bo często też są podobieństwa, skądinąd takie, o jakich my tutaj rozmawiamy, daje inny, alternatywny obraz rzeczywistości i odbiera stopniowo pole religii chrześcijańskiej czy religii katolickiej. No i oto dowiadujemy się, że to jednak nie jest tak, że Ziemia jest w środku, a dookoła niej krąży Słońce, co oczywiście nie przychodzi reprezentantom Kościoła katolickiego zbyt łatwo, jakby długo nie mogą przełknąć tej informacji. Dowiadujemy się jeszcze szeregu rozmaitych innych rzeczy. Zmienia się oczywiście rzeczywistość społeczna w ten sposób, zmienia się w ogóle świat, w którym żyjemy, bo nie żyjemy już w świecie, to znaczy nie zawsze i nie wszędzie. W Polsce już niedługo może będziemy żyli w takim świecie, gdzie właśnie znowu Kościół katolicki daje całościowy obraz rzeczywistości. No ale to się za tydzień rozstrzygnie. W każdym razie od momentu oświecenia aż po współczesność religia katolicka stopniowo wycofuje się z tej swojej hegemonicznej pretensji do tego, żeby właśnie każde zjawisko opisywać, każde zjawisko uzgadniać ze swoim systemem pojęciowym. I też przedstawiciele Kościoła katolickiego spotykają się, a to z astronomami, a to z lekarzami, a to z przedstawicielami różnych innych nauk, konsumują tę wiedzę po prostu i uzgadniają ją ze swoim obrazem świata. I rzecz jasna, dzisiaj każdy przedstawiciel Kościoła katolickiego powie to samo. Też przyjdzie i powie, że Pan Jezus na dobrą sprawę też opisał strukturę tego telefonu, że to jest wszystko uzgadnialne, że da się połączyć teorię ewolucji z teorią o kreacji wszystkiego przez istotę, która świat powołuje w jednym akcie, człowieka stwarza jako podobnego sobie, obdarzonego nieśmiertelną duszą, bo tak go sobie wymyśliła stwór. Też oczywiście da się to ze sobą uzgodnić. No ale właśnie, z jednej strony nastąpiło w Kościele katolickim czy w obrębie cywilizacji chrześcijańskiej wycofanie się Kościoła z tych wszystkich tez i przekonań, coraz skromniej o rzeczywistości zewnętrznej, sposobie, w jaki ona funkcjonuje. Kościół dzisiaj mówi, na przykład zaćmienie Słońca nie jest odczytywane jako znak, na przykład dezaprobaty bóstwa dla jakichś naszych działań, tylko już fizyka opisuje zaćmienie Słońca. Kapłani nie potrzebują używać do tego języka swojej religii, no bo wiedzą, że fizyka robi to lepiej, biologia robi lepiej pewne rzeczy, bo dokładnie opisuje i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie, czy taki sam proces, czy symptomem takiego samego procesu są te spotkania Dalai Lamy z fizykami? Bo ja mam takie wrażenie, że tutaj w gruncie rzeczy tak naprawdę o to chodzi. To znaczy część
religii buddyjskiej. To jest zestaw test o rzeczywistości, takich mniej lub bardziej topornych ze względu na czasy, w których były formułowane, a część to bardzo subtelna, niebywale wnikliwa psychologia funkcjonowania ludzkiego umysłu. I to jest jakby realna, niezwykła wartość, która niewątpliwie także przez współczesną naukę jest w buddyzmie odczytywana. Ale cała ogromna część to takie właśnie mniej lub bardziej przybliżone, trochę metaforyczne, konwencjonalne w gruncie rzeczy opisy świata, które znajdziemy wszędzie, w każdej tradycji. Jak Państwo trochę poszukają, to będzie dokładnie to samo. No i teraz właśnie, może stanie się coś podobnego, może pewna część zostanie oddana tego opisu rzeczywistości, nazwijmy to empirycznej, nauce czy naukowcom, czy poszczególnym dziedzinom, a jakaś część pozostanie jako ta, która jest istotnie warta zachowania, bo przecież nie trzeba tych wszystkich starych ksiąg wciąż dzisiaj brać słowo w słowo, literalnie. Ja myślę, że pan jako filozof wie lepiej, natomiast na temat buddyzmu również, natomiast na ile ja rozumiem buddyzm, to istotą jego nie jest formułowanie wizji świata, jest to raczej podważanie tej wizji, które mamy. Nie istotą jest nic innego, jak tylko to, żeby dać praktykującemu narzędzia, żeby raczej stawiał znaki zapytania i podważał jego rozumienie rzeczywistości, po to, aby każdy dla siebie mógł po prostu zrozumieć siebie. I nie jest tutaj miejsce, żebyśmy mówili o szczególnych praktykach i wyjaśniali szczegóły tego. Natomiast ta podróż do środka jest celem zasadniczym, bo tylko w tej podróży odnajdujemy przyczyny cierpienia, możemy z nimi efektywnie pracować. Czy dają to inne religie? Pewnie tak, na swój sposób. Czy tak samo? Pewnie nie, bo są inne. Myślę, że aspekt społeczny jest oczywisty, jeżeli buddyzm powstał w Indiach, był jakiś czas, czy tam 2500 lat temu przeniósł się do Tybetu, migrował po Azji, w każdym miejscu spotkał określone społeczeństwa i ma to ewidentnie swój obraz w postaci praktyk, jakie buddyzm proponuje i w postaci określonego społecznego podejścia, rezonansu. Natomiast istota buddyzmu jest cały czas ta sama. Jest to praktyka z umysłem. Buddyzm przez Dalai Lama często jest nazywany jako nauka o umyśle. I o tyle jest nam potrzebny opis rzeczywistości zewnętrznej, o ile ma to znaczenie dla umysłu, żeby umysł mógł lepiej poznawać na końcu sam siebie. I dla mnie jest bardzo atrakcyjne to, co powie fizyka kwantowa, jednak na poziomie interpretacji swoich wyników, czy pan jako matematyk, jako fizyk właśnie kwantowy, spróbuje jednak przełożyć wnioski z matematyki, z wzorów, z badań, spróbuje przełożyć na konsekwencje fizyczne, spróbuje przełożyć na konsekwencje społeczne. Dla mnie to będzie bardzo atrakcyjne, szczególnie w postaci usunięcia pewnych utartych stwierdzeń, że materia istnieje prawdziwie, a nie jest tylko określonym opisem rzeczywistości. To twierdzi. Nie. Przepraszam, ale kto twierdzi, że materia istnieje naprawdę? Bo ja nie, jakby z czym ta polemika, nie? Kto powiedział, że materia istnieje naprawdę i co to znaczy? Czyli ja rozumiem, że pan doktor mówi, że materia nie istnieje. Nie, zastanawiam się, z czym jest podejmowana ta polemika. To znaczy, gdzie jest to stanowisko, które, nie wiem, na kształt właśnie jakiegoś takiego, nie wiem, kogo by tutaj trzeba wziąć, jakiegoś właśnie takiego starożytnego filozofa z tych, którzy się interesowali światem zewnętrznym, który by tak twierdził, że właśnie materia istnieje jako coś stałego, przecież od dawna wiadomo, że materia taka nie jest i dzisiaj nikt w ogóle nic takiego nie mówi. To ja proponuję, żebyśmy zrobili społeczne badania. Ja myślę, żebyśmy zrobili społeczne badania. I stawiam tutaj naprawdę dużego szampana, że wygram, że ponad połowa społeczeństwa powie, że to jest oczywiste, że materia istnieje i wszystko jest zbudowane z materii. No, ale to nie jest jakby kryterium w ogóle żadne w dyskusji, którą prowadzimy, prawda? Bo jeżeli mamy zajmować się polemiką z popularnymi twierdzeniami, które społeczeństwo wyznaje, to... Jasne. Okej. Dobrze, ale ja mam pytanie. Tak. Co z
co to jest za różnica, czy ja panu powiem, że materia się składa z kulek, czy z pól kwantowych? Co to jest za różnica? Znaczy, co to panu więcej, bo dla mnie jest to równie abstrakcyjne pojęcie małych kulek, które się zderzają, jak to, że panu powiem, że to są jakieś wzbudzenia kwantowe i dzięki temu ja uzyskuję oderwanie od intuicji, nie? To znaczy ja nie muszę, ja mogę już uprawiać matematykę w pewnym sensie, ale poprawnie opisując wyniki doświadczeń, to jest kluczowe. I co to jest za różnica, czy tam na dnie jest kulka, czy nie ma kulki? Co to jest za różnica? Ja mogę panu odpowiedzieć. Proszę. Ale to nie, bo teraz mówię o buddyzmie, ja panu jako psycholog mogę powiedzieć, jaka jest różnica. Bo właśnie to by mnie bardzo interesowało. Nie wiem, czy mogę. Tak, proszę. No, znaczy, ja mogę panu odpowiedzieć. Otóż ja prowadzę wykłady z fizyki kwantowej dla psychologów procesu. Od 8 lat się zajmuję tym zagadnieniem. Między innymi na wykładzie robię takie ćwiczenie. Weź się stań falą. I my, procesiaki, się... wejdź w stan umysłu, taki jakby miała fala. Wyobraź sobie, że jesteś falą. I wtedy ludzie mają inny stan, niż na chwilę mówili, wiecie co, a teraz staniecie się kulkami. Zacznij rozumieć świat jako kulka. I to są, i ludzie są kompletnie w innym stanie emocjonalnym. Proszę chwilę zaczekać. I tak samo naukowcy, którzy wymyślają coś, są w pewnych stanach emocjonalnych. I jeżeli po 400 lat myślimy jak Newton o kulkach, to dzisiaj żeście dyskutowali przez 20 minut o kulkach i nawet nie wiedzieliście o tym. Można pytanie? Jaki stan emocjonalny stoi za tą tezą pańską? I czy jaki stan emocjonalny? Powiada pan, każdy opis rzeczywistości, za każdym z takich opisów stoi stan emocjonalny. Ale pan przemawia jakby też, jak rozumiem, z pewnego stanu emocjonalnego, który jest równie relatywny jak te inne. Więc właściwie nie powinniśmy podejmować tej dyskusji, znaczy, tylko możemy pomyśleć, jak to jest na przykład. Znaczy, ja nie mówię, że jestem relatywny, dlatego mówię, każdy może być relatywny, każdy może być każdy inną falą i każdy może być inną cząstką. Ja tylko mówię, że stan skupienia, to o czym pan doktor buddysta mówi, jest pewien stan skupienia umysłu, stan emocjonalny umysłu, który jest kompletnie inny i w jednym stanie się wymyśla co innego, a w drugim stanie się wymyśla kompletnie co innego. To są pewne subiektywne doświadczenia. Tak jest, subiektywne. No jest. I no dlatego, czy ten telefon jest subiektywny czy obiektywny? Bo to jest kluczowe pytanie. Czy ten telefon jest subiektywny? Bo jeżeli on jest obiektywny... Ale teraz chwileczkę, subiektywny jak dla kogo? Czy on sam z siebie jest subiektywny? Nie. Zgadzamy się, że tu jest telefon. W tej rzeczywistości się zgadzamy wszyscy, tu, że tu leży telefon. Natomiast każdy z tych osób inaczej postrzega ten telefon. A skąd pan to? A to ja, bo to, że możemy każdego zapytać, co dla niego znaczy ten telefon i każdy coś innego. Ale to będzie tylko wynikało z tego, że ludzie używają różnych słów do opisu czegoś, a nie, że inaczej to postrzegają. Jak to jest możliwe, że ludzie uzgadniają, posługując się innymi pojęciami, uzgadniają wspólne, w ogóle się porozumiewają, jak to jest możliwe? No to zawsze jest jakieś przybliżenie, porozumienie. Dlatego też uważam, że na przykład, jeśli mówimy o fizyce kwantowej, to też jest pewne uzgodnienie między ludźmi, się spotykają 40 mądrali fizyków. Ja też byłem przez 10 lat fizykiem, więc uzgadniają, że się w tym aparacie będą porozumiewali. I spojrzenie z fizyki kwantowej jest również jakie tam było, no, nieobiektywne. To jest nieobiektywne. No dobrze, ale czy ja jestem w stanie sfalsyfikować pana stwierdzenie, bo jeżeli pan powie, że wszystko zależy od stanu emocjonalnego, to w jaki sposób ja mogę
pana przekonać, że istnieje, czy jestem w stanie pana przekonać, że istnieje coś, co nie zależy od tego? Już teraz nie. Jeszcze 15 lat temu, tak? Innymi słowy, formułuje pan zdania, które są nieweryfikowane, nie do obalenia. To czy, znaczy, co jest nie do obalenia? No, ma pan obraz świata, tak, który przed chwilą mi pan przyznał, którego ja nie mogę już obalić. Ponieważ cokolwiek panu powiem, co stoi w sprzeczności z panem, to pan to jeszcze... Przecież pan powiedział, że fizyka kwantowa jest tylko przejściowa. I pan to samo powiedział, co ja. Przepraszam bardzo, ja mam takie pytanie. Czy mógłbym spróbować od pana uzyskać właśnie od tego pana, który teraz wypowiada się, odpowiedzi na pytanie, które pan zadał, tak? Pan, pan zapytał, czy jest różnica w postrzeganiu wniosków co do rzeczywistości, w zależności od tego, czy postrzegam materię jako jeden obiekt ciało stałe, czy jest to obiekt składający się z jakiejś kapsuły, tak? I to jest obiektywne pytanie, prawda? No nie, ale chodzi o to, że pan reprezentuje postawę, według której w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia, co odpowiem. Na tym nic nie ma znaczenia. No tak, no w związku z tym ja nie jestem w stanie w ogóle skończyć. Ale nie możemy, znaczy możemy się tak kłócić, jak... Nie, ja się nie kłócę. Znaczy ja teraz jest w tej chwili dyskusja wyszła na taki poziom, czy Einstein i Schrödinger mieli rację, że funkcja falowa jest materialna, czy, nie wiem, Bohr chyba, który mówi, że to jest... Tak. I okazuje się, że Einstein i Schrödinger, którzy byli pewni, że to jest materia, no niestety nie mają racji, bo to jest zwykły konstrukt matematyczny, funkcja falowa. Jest o to... O to? Nie. O to. Nie. Pan twierdzi, że ja muszę, żeby Państwu trochę rozjaśnić. Otóż, tak jak powiedziałem, kod Schrödingera jest opisywany, to jest ten dobry przykład, może mechanika kwantowa go może opisywać w jakimś, powiedzmy, to stanie, w którym jest on naraz żywy i martwy. I ten opis zawierany jest w pewnym matematycznym obiekcie, który nazywamy funkcją falową. I teraz, jak dokonuje pomiaru, to ta dwoistość zapada się w jedną z możliwości. Dopóki nie dokonam pomiaru, znaczy dopiero pomiar określa jedną z tych możliwości. Teraz pytanie, czy przed pomiarem, to jest cały czas to samo pytanie, czy przed pomiarem rzeczywiście ten kod jest w tej dwoistości, czy to jest tylko matematyczny opis? Pan twierdzi z przekonaniem, że jest to matematyczny opis? Ja tego nie wiem. A ja to wiem. A ja to wiem, bo wyczytałem, że Schrödinger... To jest interpretacja. Okej, w każdym razie ja odpowiadam jeszcze głębsze pytanie. Czy stan obserwatora, który patrzy na kota Schrödingera, wpływa na pomiar, czy nie wpływa na pomiar? To znaczy, czy jak ja będę w kulce, to będę widział co innego, i zrobię rzeczywistość inną, czy jak będę w fali, to zrobię co innego? Nie wiem. Ale no właśnie. Bo pan wie? Bo ja tego nie wiem. To ja się pytam. Fizyka? Czy fizyk wie, bo na razie fizyk mówi tylko o jednym obserwatorze, że obserwator patrzy, a nie mówi o tym, że obserwator jest również kwantowy i ma pewne poziomy energetyczne. I w jakim jest stanie? Bo może być w stanie upojenia. I teraz ja mam do pana pytanie zasadnicze. Czy fizyka kwantowa zdefiniowała zakres wpływu obserwatora? Bo jeżeli to jest niezdefiniowane do końca, to w jaki sposób możemy powiedzieć, że fizyka kwantowa opisuje naprawdę rzeczywistość? Tylko dlaczego ja tutaj jestem po prostu pod ścianą stoją? Czy to jest moja wina w ogóle? Nie, proszę wyjść pod ścianę. Dla ułatwienia panu podam, żeby pan nie stał pod ścianą, to w 7 lat wymyśliłem tak zwanego, że obserwator jest również kwantowy. Oczywiście. No i bardzo dobrze, jak mamy kwantowego obserwatora, to każdy poziom energetyczny tego obserwatora, a kreuje inną rzeczywistość.
I tutaj jesteśmy z buddyzmem. Ja nie jestem. No dobrze, to ja teraz powiem, żeby jakby zamknąć to od razu, że nie wiadomo, mechanika kwantowa do tej pory nie ma rozwiązanego zagadnienia, czym jest pomysł. Znaczy, co to sprawia, że to spojrzenie, to nie jest pewne, istnieją pewne interpretacje, według których to jest czysto fizyczne oddziaływanie, nie wiem, latarki, którą oświetlam tego kota, z kotem, którą to oświetlenie go rzutuje na jedną z możliwości, ale to jest jeszcze nierozwiązane. Jest... I dlatego myślę, że fizycy powinni się spytać buddystów o stany umysłu, to znaczy stany kwantowe obserwatora, bo zdaje się pan doktor o tym mówi. No dobrze, ale co i czego ja się dowiem? Dowie się pan, że jest obserwator kwantowy, może... Jest, się dowiem, że... Tak, że jest obserwator kwantowy, bo to jest w idei buddyzmu i zaczniecie szukać wy, jak... Co to jest pomiar do cholery? Kto ale mierzy? Kto mierzy? Czy ten... Nie wiadomo. Ale to ja będę się niepomnymi metodami. Aha. Rozumiem pan. Rozumiem, że innymi. Tylko ja od stanu podmiotu zależy to, co on postrzega. Ja myślę, że to jest bardzo cenne, co tutaj panowie sugerują. Ja nie sądzę, że buddyzm może wesprzeć bezpośrednio mechanikę kwantową, czy też matematyczny opis rzeczywistości, ale myślę, że może być jak gdyby inspiracją, sugestią, pokazaniem kierunków, w jakich warto pójść, a w jakie nie ma sensu iść. I kierunek, który jest jako podstawowy rozumiany, to stan umysłu determinuje postrzeganą rzeczywistość. Ja myślę, że my sami codziennie widzimy, jak mamy, jesteśmy zdenerwowani, czy jesteśmy w fatalnym humorze, jak postrzegamy rzeczywistość, albo jeżeli nagle jesteśmy zadowoleni, jak postrzegamy to samo. Jest to kwestia, że percepcja zmienia się w sensie nawet postrzegania kolorów, postrzegania barw, postrzegania szczegółów. Jeżeli umysł jest zburzony totalnie, ma kompletnie zaburzoną właśnie na koncepcję i pole postrzegania jest kompletnie zaburzone. Nie jest to rzecz jasna, wielką wskazówką i nie jest to oczywiście skwantyfikowane na ile, natomiast jeżeli usiądzie się w medytacji, to wyraźnie widać wraz z uspokojeniem umysłu, w jaki sposób zmienia się postrzeganie świata. Świat wrogi się może wydawać, albo przyjazny. Tak jest. W różowych okularach świat wygląda lepiej, jednym słowem, taka konkluzja z tego płynie. Jan uwzględni to w swojej pracy fizyka, czego sobie Państwu też życzę. Bardzo dziękuję. Półtorej godziny minęło. Doktor Jan Fedeńczuk, Instytut Fizyki. Ja dziękuję Państwu również. Dziękuję bardzo.